Krzysztof Skiba miażdży, wiadomości TVP. Można dojść do wniosku, że Polacy są zadowoleni z drożyzny. Krzysztof Skiba znany jest z tego, że nie gryzie się w język. Tym razem po raz kolejny odniósł się do TVP, a konkretniej do wiadomości. Postanowił obejrzeć jedno z wydań i przedstawił swoje wnioski. Krzysztof Skiba w ostatnim czasie dość dosadnie odnosi się do afer i wydarzeń, o których głośno w polskich mediach. Zakpił z kortu Lecha Kaczyńskiego, skrytykował TVP i Kurię po skandalu z księdzem, a swojego czasu oberwało się nawet Andrzejowi Dudzie. Teraz nie mieści mu się w głowie rzeczywistość pokazywana przez TVP. Krzysztof Skiba uderza w TVP. Krzysztof Skiba opublikował na Instagramie post zatytułowany Kosmicznie radośni. Przedstawił w nim swoje spostrzeżenia po obejrzeniu wiadomości. Jak napisał, oglądając TVP można dojść do wniosku, że Polacy są zadowoleni z drożyzny. Tryskają wręcz optymizmem i radością. Cieszą się, że jest droga benzyna i nie ma cukru. W dalszej części wpisu Krzysztof Skiba stwierdził, że propaganda, jaka jest przedstawiana w TVP, jest większa niż za czasów Gierka. Wówczas w telewizji również wypowiadały się osoby, które zachwalały dobrobyt i działania rządu. W PRL-u sztandarową informacją była wieść, że dotarły do Polski cytrusy z Kuby. Dziś TVP powtarza ten schemat i z entuzjazmem informuje, że dotarł do Polski węgiel z RPA. Ponieważ dostał jakieś ochłapy na pensję dla pracowników. Nie ujawniono nazwisk ani nazwy szpitala, a polityk szedł w zaparte, że to prawda. Zauważa, że panująca władza ma mieć coraz większy problem ze znalezieniem Polaków zadowolonych z obecnej sytuacji w kraju. W związku z tym korzysta z usług płatnych statystów. Ironicznie wspomina, że jedno z wystąpień Jarosława Kaczyńskiego trzeba było przerwać. Ponieważ oczywiście z humorystycznym przekąsem tłum tak wiwatował, że tych zadowolonych potraktowano gazem. Kropka. Na koniec Krzysztof Skiba zaprezentował listę Polaków, którzy mają powody do szczęścia. 1. W Wałbrzychu znaleziono 3 osoby, które są szczęśliwe, bo nazbierały najwięcej chrustu w okolicznych lasach. 2. W Radomiu odkryto rodzinę, która jest zachwycona, bo dzięki układowi z magazynierem ma zapas cukru na 3 wojny światowe, a może i na 4. 3. W Płocku udało się dotrzeć do emeryta, który już za 2 lata ma termin operacji zaćmy i cieszy się, że będzie mógł oglądać wiadomości TVP, czytamy.